Rosto, mieli posłuchajcie, jako to jest tym Cieszynem Wschodnim, a Cieszynem Zachodnim. Bo są jeszcze dziś takowni tuste locy, co prawią, że nie ma żadnego czeskiego Cieszyna, a żadnego polskiego Cieszyna, ale co najwyżej inny Cieszyn Zachodni, a Cieszyn Wschodni. Podle tego kany, jako część starośnego miasta, seleży na brzegach Olzy. Kupa ludzi, co bywali na Cieszyńskiej Ziemi, nigdy nie uznali tego, co się stało 102 roki temu. W Belgii. Kany jakimś panoczkom się o to tak uzdało, że starucne miasto nad Olzum się potargo jako ciche. Nigdy w żywocie w Cieszynie nie byli, a myślę se, że ani bardzo nie wiedzieli, kany je Cieszyńsko-Ziemia, ale na mapie zrobili kryskę, blej w tym, a zrobili krzywdę, krzywdę całemu maluczkiemu narodowi Tusteloków. Tuż ludzie Stela długo spekulerowali, z czego się tak stało. A trzymuje cieszyn polski, a cieszyń czeski. Gdy cieszyn od jak żywa był jeden. A choć roz był polski, rozczeski, habsburski, a rakuszański, to dyski to było jedno miasto, a cieszyńsko było, ziemia była też jedna. Ani czesko, ani polsko. Bo była dyski najprzód w sercach, a dziepro potem na mapie. Jerzych rod Jak Fazol, że jeszcze są takowni tu stelocy, co prawią cieszyn wschodni, a cieszyń zachodni. A to nie są żadne staziki, ale młodzi ludzie, co ze z tych panoczków z Belgii nic nie robią. To, że jedna część miasta ma czes czes czeską, a drugą polską administrację, to nic nie znaczy, bo dla prawdziwego tusteloka, ale takownego, co nim je na oza jest, Cieszyn był, je, a bydzie jeden. Jak prawiemy, że je czeski, lebo polski, to jakby my szasi po gębie wszy tym wszystkim co byli przed nami, co oni bojowali o to, co by ludzi na cieszyńskiej ziemi nie wciepować do rostomańtych miechów. Że oto ty nie Polok, ty nie Czech, inkszy je Niemiec, Żyd, a jeszcze inkszy Ślązok. jakbyśmy się wrócili o to ze 150 roku spadki do Cieszyna, a spytalibyśmy się Cieszynioków, co oni są za naród, to Jerzech ganz ciekawy, co by rzekli. Wiecie, w ten czas było jeszcze księstwo cieszyńskie. A jak dosik żyk, żyk Jerzech jeżek stela to było tak, jakby ukozał paszport maludzkiego państewka w pośrodku Europy, co było jako wyspa w pośrodku morza. Ukozaliby papiury, co na nich były sztymple rakuszański, bo oni w Cieszynie mieli swoją administrację, a w nim regirowali, ale to był inny kąsek papiuru. W ten czas, w ten czas Cieszyn był jeden. Cieszyńsko-ziemia była w jednym kąsku, a ludzie co na nich bywali. To byli na istot tu ci prawdziwi, tu stelocy. Choć jeden prawił, że je Polok, inszy, że je Czech, a, inkszy, a jeszcze inszy, że je Ślązok, ale oni to rządzili, bo im kto głosi grzyk, że tak trzeba prawić. Że przecież muszą mieć jak, jak, jakąś ich narodowość. Wszyscy oni pospołu z Niemcami a Żyda, Żydami byli stela, w tym małym cieszyńskim księstwie, co Cieszeń był w pośrodku tego księstwa. Ten Cieszyn tu stelański. Jedyne co rzazało dyski Cieszyn na dwie części to była rzeka Olza. Ale ludzie postawili mosty a Fertig. Gdyż wiecie, że realizowały po nich a i motorki. Motorka to jest tramwaj. Ci co se w tym w spa w Belgii tak oto Cieszyńską ziemię a Cieszyn na mapie rozrzazali pomiędzy dwa państwa zrobili coś, czego się nie godzi robić. Ale ludzie z w sercach furt mieli jeden Cieszyn, a jedną cieszyńską ziemię. Ani czeską, ani polską. Co najwyżej się prawiło Cieszyn wschodni, a Cieszyn zachodni. A niech tak furt bydzie, niech tak furt zostanie, bo starucne tu starańskie miasto je jedno, je nasze. Inny olza furt szuszko o tym, że jakimś bałamuntom się uzdało, co by Cieszyn rozrzażać. I już nie ma. Przyszły nowe czasy, ale żaden nie wie, jak o to za rok, albo za dwa, jednak prawdziwy tu stelok będzie widział cieszyńską ziemię, a cieszeń jako jeden kąsek. A starusne miasto nad Olzą ma dwa brzegi: wschodni a zachodni. A to skręc z tego, że przed, przez niego płynie rzeka, I niech tak zostanie.